To jest super ekstra miejsce, które czerwona grupa. Ale kopią. Jak to przeleci, a tak to tam ładnie. Tak. Już ten pamiętam pod spodem. Miejsce rozrywki. Ale tam te zegary się trochę zgadza. Ale zatańczyć jeszcze raz. Tak jest. Pan sam tańczy. Dobra, tańcz. Pamiętajcie, to zawsze jest na wesoło. Za cukierek jest najfajniej. Teraz chciałam wiedzieć. Tylko tutaj muszę użyć swoich zapisków. O, swoich zapisków, bo to są inne zapiski. Teraz do tego muszę wziąć okulary. Że robiliśmy w tym roku żurawie. Wiemy, ile ich zrobiliśmy. Wiemy, jak, o czym mówiła legenda, że trzeba zrobić ich 1000, żeby spełniło się marzenie. Zrobiliśmy 1118. Brawo! Żurawi pojedzie do Warszawy i ozdobi ścianę w dojo na Ochocie. Będziecie mogli sobie patrzeć na te żurawie i odwiedzać na dojo. I odwiedzać je przez dłuższy czas. Ale słuchajcie, zapisałam, kto zrobił ile żurawi. I tak, czerwone zrobiły 250, zieloni 236, fioletki 280, pomarańczowi 96. I czarni razem zebrani 256 żurawi. Brawo, dziękuję serdecznie. No. Także 1180 żurawi, 1118 żurawi wisi tam na ścianie i pojedzie z nami do Warszawy i będzie spełniało nasze marzenie. No dobrze, a teraz, kochani, myślę, że to najbardziej emocjonujący moment w grupach młodszych. Wyniki na konkursu na najlepszego epidemiologa tegorocznego obozu. I mamy tak. Trzecie miejsce. Pomarańczowa zaraza. 290 punktów. Drugie miejsce, 330 punktów, ex aequo, zielone przeciwciała i pogromcy wirusa. I pierwsze miejsce, 370 punktów, momidzi. Zapraszam drużynę momidzi. Koletowe pasy to jest wyróżnienie, a jednocześnie zobowiązanie i też pewność, że zawsze możecie służyć pomocą senpajowi na normalnych, codziennych treningach. Być może, że jest to ostatni tego typu pas. Może będzie coś innego w przyszłości. Ale to jest bardzo ważne wyróżnienie. Gratuluję. Mój też pierwszy. Wszystkiego dobrego. Momidzi. Co się widzi, to momidzi zrobi dobrze. Ja widzę tak. Nie. Gratulacje. Nawet jeżeli.
nawet jeżeli jest to podwójne. Wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. To jest purpurowy. Fioletowy. Gratulacje. Proszę bardzo. Ostatni. No nie, ja nie mogę. Chciałbym teraz prosić jeszcze senpai Agnieszkę. Gdzie Pokemona trzeba kupić i już idę. Gdzie twój zielony pas? Nie wiem. Zielony pas trzeba użyć. Brawo! Brawo, brawo! Serdecznie gratuluję i do senpai. Druga wygrywa. Nie pierwsza. Zdarzają się jednak szczęśliwe chwile. Ale ponieważ jest to obóz specjalny i wiemy, że Aikido wygrywa z koronawirusem, więc dla wszystkich obozowiczów mamy też taki drobny upominek. To jest, można sobie naszyć na pas, można użyć jako zakładki do książki, można zrobić z tym różne rzeczy. I poproszę senpajów, żeby mi pomogli rozdać. Senpaje, poproszę do nas. Dobrze. Tutaj Agnieszka czeka, oni tu przyjdą. Tak, tak. Poproszę, proszę. Czekaj, ja. Uwaga! Oh.